Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski witam państwa. Zapraszam na warto zauważyć w mijającym tygodniu. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenia tego tygodnia skomentują dla państwa redaktorzy naszego dziennika Piotr Tomczyk. Witam, szczęść Boże. Szczęść I redaktor Boże. Sławomir Jagodziński. Szczęść Boże. Um, antypolskie prowokacje po nowelizacji ustawy o IPN. Nie cichnie burza, jaką wywołała na całym świecie część środowisk żydowskich po nowelizacji ustawy o IPN-ie. W niektórych kręgach pojawiły się wprost antypolskie reakcje. Przykładem jest m.in. film zamieszczony przez fundację Ruderman Family, czy też dzisiejsza grafika w dzienniku Washington Times. Fundację Ruderman Family. Klip ten wywołał powszechne oburzenie, w tym środowisk żydowskich. Specjalne oświadczenie wydał Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Podają w nim słowa Polish Holocaust, Polish Holocaust, na które określenie nigdy się nie zgodzimy, jest kłamliwe i szkodliwe. Film został potępiony między innymi przez Izraelską Ambasadę w Polsce. Ostro wypowiedział się o nim dyrektor generalny American Jewish Committee David Harris. Uznał ten materiał za Jednostronny. Był Holokaust, który został wymyślony, zorganizowany od strony operacyjnej i który był prowadzony przez nazistowskie Niemcy. To właśnie Trzecia Rzesza sformułowała plany odnośnie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Nic z tych rzeczy nie jest oczywiste w klipie wideo. W filmie, który miał być reakcją na nowelizację ustawy o IPN, padają żądania, aby Stany Zjednoczone zerwały stosunki z Polską. Kłamliwy klip po licznych protestach internautów i organizacji także żydowskich. Żydowskich został usunięty z serwisu YouTube. Fundacja Rudermana, co prawda usunęła klip, ale nadal na swojej stronie zamieszcza petycję o zerwanie stosunków Stanów Zjednoczonych z Polską. Na antypolski spot szybko zareagowała fundacja filmowa widnokrąg, która przypomina prawdziwy przebieg II wojny światowej. Wyprodukowany przez Fundację Rudermana film to także wojna propagandowa z Polską i z polskimi obywatelami. Z tej wojny cieszy się tylko jedna strona Rosja, mówi przewodniczący Sejmowaj. Komisji do spraw służb specjalnych Marek Opioła. Agenci, wpływu, osoby, które tak naprawdę funkcjonują na terenie Europy Zachodniej i nie tylko i za Atlantykiem, skrzętnie są wykorzystywane przez służby specjalne, ale nie tylko służby specjalne, tylko działanie propagandy ze strony Federacji Rosyjskiej. Także minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreśla, że spot w żaden sposób nie zagraża stosunkom polsko-amerykańskim. Dodał, że co prawda Stany Zjednoczone zwróciły się do Polski z pewnymi sugestiami dotyczącymi interpretacji ustawy o IPN, jednak nie chodzi o treść ustawy, a o jej pewną interpretację. Panowie, no właśnie, coraz te ataki są mocniejsze. Myślę, że ten, który w tej chwili, o którym mówiliśmy między innymi związany z tym filmem to jest chyba skutek też i sobotniej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że no, też jakby współsprawcami Holokaustu byli niekiedy sami Żydzi. No trudno tej, tego filmu właśnie ostatniego skandalicznego nie, nie rozpatrywać w charakterze jednak prowokacji. No, a prowokacja wiadomo jest po stronie już emocji. I, i dla nas, dla Polaków, yy, najważniejsze jest w tej całej sprawie jedno, żeby, żeby całą dyskusję, cały, całą, całe to, całą ta, tą zawieruchę i wymianę pewnych yy, zdań kierować w stronę jednak edukacji, w stronę yy, rzeczywistego poznania historii, bo to nas obroni. Natomiast jeżeli uda się y, stronie prowokującej y, ściągnąć nas wszystkich na, na płaszczyznę emocji, to tu będzie nam trudniej, bo tutaj to już jest kwestia, powiedzmy elokwencji, do, dotarcia do szerszego możliwości dotarcia, możliwości tak. dotarcia do, do, do szerszego do szerszej grupy odbiorców mediów. Mhm. To jest kwestia też mediów i dlatego najważniejsze jest pozostać jak najdłużej, a najlepiej tylko na płaszczyźnie jednak edukacji i historii. I niech Przypominać fakty, przypominać y, to, co było, bo jesteśmy też świadkiem, cała ta sytuacja pokazuje i właściwie obnażyła, może to nawet z tego całego zła be, może być coś dobrego w tym znaczeniu, że, że cała ta sytuacja pokazuje, jak wielką ignorancją społeczeństwa zachodnioamerykańskie, zawinioną, niezawinioną i na inny temat, ale ignorancją się, się wykazują. wykazują w ocenie i w ogóle faktach o II wojnie światowej. I, I teraz to jest pytanie, co z tym zrobić, bo może, może to jest właśnie jakieś wyzwanie, które, które ta sytuacja Panie dla nas buduje. Co z tym zrobić? Ja <noise> wiem, że to jest pytanie chyba najtęższe. E, mózgi w, 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 w. Polsce powinni się na tym zastanawiać no ale my też starajmy się w jakiś sposób na to pytanie odpowiedzieć bo to rzeczywiście jest, jest problem ignorancja z jednej strony ale ja myślę że też jest i dezinformacja która tak. bazuje na tej ignorancji bazuje na ignorancji sytuacja jest szczególnie trudna że tutaj raczej no, nie możemy się pocieszać że to jest sprawa tylko o ignorancji prawda bo o ile można się zgodzić no, to nie jest pocieszenie to jest jeszcze gorsze <laughs> nie, nie 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 dlaczego Gdyby było tak dobrze, że to jest tylko sprawa ignorancji, mielibyśmy edukację jako broń. Czyli wystarczyłoby powiedzieć: słuchajcie, spójrzmy razem, jak to wyglądało, kto wywołał drugą wojnę, kto tworzył obozy, spójrzmy razem, przeanalizujmy i będzie dobrze. Natomiast niestety jest tak, że trudno by było podejrzewać o ignorancję, o brak wiedzy dziennikarzy, elity. Nie ja było ja dyskutował, bo czasami rzeczywiście ignoracje panie w tych redaktorze, będę polemizował. Nie zgadzam się z tego powodu, że te wszystkie najgłośniejsze y, awantury, tak można powiedzieć, antypolskie, one były według mnie świetnie zorganizowane, to były pro prowokacje profesjonalne i za każdym razem po powtarzał się jeden schemat. Że te osoby, które ich dokonywały, miały pełną świadomość tego, co robią. Tak jak dziennikarka Jerusalem Post, która pisała o polskich obozach śmierci, a potem przyznawała: tak, ja wiem, że to były niemieckie obozy, wiem, że to Niemcy, ale to wcale nie przeszkadza mi mówić o polskich obozach. Tak jak teraz ten dziennikarz nowojorski Bergman, który zaatakował premiera tą opowieścią o swojej matce. Wzruszająca opowieść. On sam potem mówił, że, że prawie że łzy cisnęły mu się do oczu, kiedy się zorientował, że pan premier mu nie współczuje, ale zapomniał o tym powiedzieć, że ta jego opowieść była kłamliwa. On mówił o tym, że jego matka w wieku lat pięciu w czasie wojny pochowała w śniegu ojca, a jeszcze przed wojną otrzymała nagrodę od polskiego Ministerstwa Edukacji za znakomitą znajomość języka polskiego. Problem w tym, że Ministerstwo Edukacji nie istniało przed wojną. A obowiązek szkolny rozpoczynał się od siedmiu lat. Po prostu te wszystkie informacje były fałszywe. Te wszystkie informacje były fałszywe, tak samo jak zresztą informacja byłego ministra finansów Izraela, który opowiadał o babci zamordowanej przez Polaków i Niemców. Okazało się, się że, 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 jego obie babcie, że jego obie babcie przeżyły wojnę. Tak. A to że... chodziło o jego prababci, która w ogóle nie tak, miała Nie wiedział. Nic wspólnego. Tak, później znalazł mhm. prababcie, a okazało się, że prababcia nigdy na terenie Polski się nie pojawiła. Także te opowieści, oczywiście możemy mówić o ignorancji, ale to w przypadku gimnazjalistów, mhm. studentów którzy, początkujących, którzy nie interesują się rzeczywiście historią II wojny światowej, ale nie w przypadku ekspertów, historyków, polityków, dziennikarzy. Oni znakomicie wiedzą, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. I perfekcyjnie a jak, odgrywają swoją rolę. Jak panowie rolę. oceniają właśnie wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego? Odpowiedź właściwie na to pytanie, które, które zadał pan Bergman tak. na konferencji w Monachium premierowi Mateuszowi Morawieckiego, odpowiedź. i ta odpowiedź właśnie o tym, że też byli sprawcami, z brod, z sprawcami Holokaustu byli Żydzi? Ocena, ocena jest prosta. Powiedział prawdę. A jak wiadomo, przede wszystkim prawda oburza w momencie, kiedy. Występują yy, przedstawiciele elit politycznych i pracowicie wymyślają swoje narracje, kłamią, zyskują brawa. Kiedy ktoś powie prawdę, jest oburzenie no bo prawda oburza. Tak musimy się do tego przyzwyczaić, że w tym świecie narracji medialnych. Walka nie toczy się o prawdę. To jest wojna propagandowa, więc prawda oburza i, i tak było też w tym przypadku. Ważna rzecz: wielkie brawa z, z zebrał właśnie ten nowojorski dziennikarz w momencie, kiedy wygłosił swoje pytanie, prawda? I nikt potem nie interesował się, było coś, by, było coś w tym, co on mówił, czy też było to wydarzenie. To też pokazuje, jakie jest nastawienie wobec Polski tak. w ogóle, wobec Polski jako narodu, tak? i to, i to jest właśnie. To jest symbol tego, jak w trudnej jesteśmy sytuacji. Dlatego, że my z drugiej strony mamy, można powiedzieć, świetnie zorganizowaną taką armię propagandową, i wiemy, że w momencie, kiedy pojawiają się jakieś informacje prawdziwe, będzie kontra. Natomiast na terenie Polski mamy w nadwiślańskich mediach, e, mamy, e, mamy mediach też takich dziennikarzy, którzy bardzo chętnie tą narrację zewnętrzną, antypolską wzmacniają. Czyli można powiedzieć, jest to dodatkowa trudność. Ale z drugiej strony, panowie, przecież tak naprawdę, jeśli można takiego określenia użyć, że Polska od XVIII wieku nie miała dobrej pracy prasy na Zachodzie. Nigdy. Czy to przed zaborami, kiedy encyklopedyści, później oświeceniowcy, filozofowie oświecenia, prawda, permanentnie, stale urągali Polsce, kłamali na temat Rzeczpospolitej i tak dalej. No, i to było jakby budowa. Tego, przygotowanie gruntu pod rozbiory. Później w czasie rozbiorów, przy okazji powstań, tak samo była bardzo negatywna prasa. No, swoją tutaj robotę wykonała, wy, wyko, wy, wy, wykonali Prusacy, Rosjanie, swoją pracę później wykonywali bolszewicy i tak dalej, i tak dalej. Właściwie do 1968 do roku i po 1968 roku, ktoś tą taką anty polską kampanię rozkręcał. No i w tej chwili mamy kolejny tego etap. No jest jest może może a może trzeba na to wszystko spojrzeć z Pewnej perspektywy szerszej, i, i widzieć, co się, jak, jak jest odbudowywana pozycja Polski w, na Arenie i Europejskiej i światowej i, i takie tak, no, cała być może, że cała ta sprawa teraz z Izraelem i, i, i pośrednio też ze Stanami Zjednoczonymi. Może to trzeba też brać w kontekście tego, co się w ogóle dzieje i w stosunku do Polski, jeśli chodzi o świat, tak jak tutaj Pan Redaktor wspomniał o tym takim no, szczuciu na nasz kraj. No, Ale wracając jeszcze troszkę do propagandy i ignorancji, ja myślę, że tutaj ważenie, co jest lepsze, co jest gorsze, to jest chyba błędna droga, bo myślę, że... Po prostu Jedna propaganda, propaganda, inwazuje, propaganda tak. żywi się ignorancją i odwrotnie. Ignorancja czasami, żeby, żeby sobie przypiąć łatkę, jednak wiedzy, bierze sobie bardzo szybko i bezboleśnie propagandę za, na, 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 na wokandę i wtedy, i wtedy, i wtedy przykrywa tą, tą, tą hmm. swoją niewiedzę. A panowie, tym, panu zdaniem, rząd jakie możliwości w tej chwili działania? Bo, no wiedzieć, że to. Wszystko idzie jak po grudzie. Jakby próba w jakiś sposób odwrócenia tego trendu antypolskiego, który jest w światowych mediach, w światowej opinii publicznej. No, były deklaracje, że będą wielkie produkcje hollywoodzkie. No wiadomo, że trudno jest wyprodukować w ciągu roku wielki film. No, Niemniej nawet w tej chwili nawet nie ma jakichś takich tutaj perspektyw. Tam ktoś mówi, że ma być wielki, wielka produkcja o rotmistrzu Pileckim. No, ma być, będzie, nie będzie. Na razie, są jakieś tam plany, ale co jeszcze rząd powinien zrobić? Czy na pewno uczy nas ta sytuacja z tym firmem, który szkaluje Polskę? Który był bardzo szybko prawdopodobnie zrobiony. Tak, tak, tak. To się da. Tylko dlaczego wrogowie potrafią zrobić film kłamliwy, który, który, jak widzimy, z którym jest trudno nawet walczyć? Bo co z tego, że został usunięty? Jak gdzieś w internecie krąży i na innych stronach można go tam jeszcze podobno znaleźć i obejrzeć, i, i robi swoją niestety złą robotę kłamliwą, natomiast no nie mamy ile, ile już ta sytuacja z ustawą, ta, 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 ta cała zawierucha trwa. Czy przez ten czas nie można było choćby telewizja publiczna wyprodukować analogicznych, tylko prawdziwych, krótkich spotów, które by pokazywały, tylko nie ma, takiego, nie ma takiej woli. No jest cały czas niestety uleganie ping -pongowi. Ktoś tam coś powiedział, to my robimy kontrreakcję i tak możemy sobie. Ale też jest warto się na tym zastanowić, czy ta w ogóle sprawa też nie jest na rękę niektórym środowiskom tutaj w Polsce i może być też czasami świadomie. Rozgrzewana, wywoływane niektóre wątki tej dyskusji, i taki może marazn też jest może dla niektórych korzystny. Niektórzy, jak są takie bardzo emocjonalne sprawy wciągnięte i elektryzują opinię publiczną, media, no to niektórzy wtedy przekornie mówią, warto się w tym czasie patrzeć na inne ustawy, na inne decyzje, jakie są podejmowane. Może to jest jakiś trop. Ale, ale przede wszystkim ja myślę, że tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest to prowokacja, i w tym momencie, jeżeli wiemy, że jest to prowokacja, nie ma takich nerwowych reakcji i wtedy wszystko przebiega. Tych, panie redaktorze, tych prowokacji jest masa. No Dzisiaj tak. właśnie, bo wspomniałem w zapowiedzi taką gazetę Washington Times, która co zrobiła? Przygotowała grafikę na tle polskiego godła, czyli orła w koronie, jest umieszczona swastyka. Do tych prowokacji będzie co chwila. No Także więc... reakcje powinny być jednak z jednej strony stonowane, ale z drugiej stanowcze. My nie możemy do tego podchodzić, że to są jakiegoś rodzaju nieporozumienia, bo to są świadome nie działania. Są to nie są nieporozumienia i e, niestety ja tutaj wracam do tego, że edukacja tutaj nie pomoże. Przy złej woli drugiej strony edukacja jest, jest po prostu bezradna. Natomiast rzeczywiście to, o czym mówił Pan redaktor, czyli e, materiały takie własne, które by pra, prawdziwą historię pokazywały, one są potrzebne. To nie jest kwestia wyprodukowania w ciągu jednego roku e, takiego filmu na przykład. Minęło ponad 25 lat, prawda? I te filmy, które powinny powstać, nie powstały. Może teraz to jest to, co jest mówi okazja. doktor, doktor e, Ewa Kurek, historyk, która bada źródła żydowskie, opisujące II wojnę światową i na podstawie tych e, źródeł żydowskich do, e, doszło do wniosku, że bardzo często no właśnie byli przedstawiciele społeczności żydowskiej, którzy haniebnie się zachowali wobec swoich e, współbraci w wierze, współbraci jako nawet obywateli polskich tylko, że te źródła nie są tłumaczone, nie są wydawane. Nawet na język polski jest bardzo mało, w niskich nakładach, a już nie mówiąc o języku angielskim czy hebrajskim. Więc no. No, to, jest, to są zadania dla instytucji publicznych, które no, m, korzystają z publicznych pieniędzy, więc powinny w końcu się wziąć jeszcze, do roboty. Jeszcze kończąc, jakby ten wątek nasz, tego, te, tego tematu, który niewątpliwie w tym tygodniu był naj, naj, najczęściej podejmowany, yy, ma, jest taki projekt w podniesiony przez ojca dyrektora, Tadeusza Rydzyka i zrealizowany jak kaplica pamięci w sanktuarium w Toruniu, sanktuarium niedawno konsekrowanym. I ono ponad tysiąc osób jest tam upamiętnionych, które, które zginęły ratując Żydów. I projekt od 2013 roku realizowany, ukończony, właściwie to nadal są zbierane świadectwa, coś niesamowitego. I teraz ta sytuacja pokazuje, jak, jak, to, jak to było prorocze. I teraz pytanie jest takie: Dlaczego tylko to? Dlaczego tylko jeden taki ośrodek, który zbiera świadectwa od od, od, od przez te kilka lat ludzie, którzy dali świadectwo o, o uratowaniu Żydów, to niektórzy z nich już zmarli. To był ostatni moment, żeby jeszcze źródłowo mieć takie nagranie, mieć takie świadectwo, mieć taki dowód. No i to jest, no jest, i to jest cały czas sprawa po stronie jednak edukacji, źródłowej. Ale no to była bo... inicjatywa kościoła, tak. osób prywatnych, a nie państwa. No i Państwem dlatego, dlatego zmierzam do puenty takiej, że nawet mówiąc o tych filmach. Chociaż w takich spotach analogicznych, które by pokazywały chociaż jedną, dwie sytuacje. Bo to nie chodzi o edukację y, dziennikarzy, zagranicznych, historyków, bo tutaj, jak pan redaktor ma w zupełności rację, oni doskonale wiedzą, jaka tak. jest historia. Ale chodzi o to, żeby nasi ludzie, Polacy, nasz naród, młodzież, żeby oni mieli argumenty w rozmowie z innymi, żeby oni nie dali się przykryć przysłowiową czapką, bo nie mają co powiedzieć. Jedno zdanie w sprawie źródeł. Nie ma potrzeby tłumaczenia. Materiałów na język hebrajski, dlatego że te źródła właśnie w języku hebrajskim już istnieją. Znaczy nie, nie wszystkie, bo są Także, w języku tak, tak, iliś, ale po ale, polsku spisane. Ale jest, jest ich wiele hmm. i rzeczywiście one nie są po prostu upubliczniane. I to jest zasadniczy problem. Panowie, kończymy ten temat, bo rzeczywiście to jest yy, może, może można było, o tym, e, można było by o tym jeszcze długo dyskutować. Przejdźmy do kolejnego tematu. W wielu szkołach w Polsce prowadzone są ciągle zajęcia z gender. Często o takich inicjatywach dyrektorów nic nie wiedzą rodzice, dzieci, które uczęszczają na te zajęcia. A warto zauważyć, że zgoda rodziców jest konieczna, aby takie zajęcia się odbyły. W sumie wpłynęło 517 zgłoszeń od rodziców, którzy są zaniepokojeni zajęciami prowadzonymi w szkołach przez organizacje zewnętrzne. Mówi koordynator akcji Chronimy Dzieci Olaf Szczepiński. Jeszcze jakby sama skala akcji czyli ponad 5000 zgłoszeń. Pokazuje, że jednak rodzice przynajmniej mają jakieś wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście szkoła przekazuje im wszystkie informacje, czy nie. Czy są na bieżąco z tym, co się dzieje w szkole i jakie, w jakich zajęciach edukacyjnych biorą udział ich dzieci. Takie sygnały, jak napisał nasz dziennik, pochodziły zwłaszcza od rodziców z dużych miast. Z Warszawy było ich 89, z Krakowa 27, z Poznania 26, z Gdańska 17, z Lublina 15, z Wrocławia 12, Zbyt goszczy 9, natomiast z runia 5. Z mniejszych miast były 173 zgłoszenia, z kolei z obszarów wiejskich 144. Dodatkowe zajęcia prowadzone przez organizacje zewnętrzne budziły wiele wątpliwości, przede wszystkim pod kątem zgodności z zadaniami szkoły i konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Organizacje społeczne działające w szkołach. No nie miały zgód rad rodziców na, na taką działalność, do której uzyskania jest zobowiązany dyrektor chcący podjąć współpracę z organizacją społeczną. Dodaje Olaf Szczypiński z Ordo Juris. Dyrektorzy wielu szkół podejmując decyzję o współpracy z organizacjami pozarządowymi często jednak nie mieli wiedzy na jakiej podstawie organizacje te mogą działać na terenie szkoły. Co za tym idzie, wielu rodziców nie dostało pełnej informacji o tym, co co dzieje się w szkole i czego uczone są dzieci. W związku z tym apelujemy serdecznie do rodziców, aby faktycznie patrzyli na to, co się dzieje w szkole, aby zgłaszali nam ewentualne nieprawidłowości, ewentualne elementy, które są dla nich niepokojące, zarówno do Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i do kuratorów oświaty. Bo to właśnie kuratorzy powinni nadzorować to, co dzieje się w szkołach. To nie jest tak, że kuratorium nie ma nic do tego, ponieważ kuratorium jest organem sprawującym nadzór. Pedagogiczny i, gdyby, i po prostu sprawdza, czy warunki działalności szkoły są zgodne z przepisami prawa. Panowie, no cały czas jest ten problem, rodzice mają ten problem, ale też i dzieci mają, że do szkół wpuszczane są osoby, które promują różnego rodzaju dewiacje, promują jakąś alternatywną. Wizję świata, promują różnego rodzaju opowieści o, o równości, które tak naprawdę z równością nie mają wie, nic wiele wspólnego, tylko to jest zwykła propaganda ideologiczna. Yy, no i, i, i co rodzice mogą zrobić w takich sytuacjach? Panie z rodzicem, panie redaktorze, Strodzice. No niestety, aktywność rodziców, jak się wydaje, jest tutaj jedyną nadzieją, dlatego że. Patrząc na działania kolejnych ministrów i ministerstw, no niestety trzeba powiedzieć, że tutaj chyba dużo lepiej nie będzie. Jeżeli nie będzie tego wsparcia ze strony rodziców, tej aktywności, takiej rzeczywiście zainteresowania wszystkim, co się dzieje w szkole, no to efekt tego będzie taki, no, że pozostanie to dawne wrażenie że jakie jest zadanie szkoły? Tak, tak się mówiło w najgorszych czasach. No zadania szkoły są dwa: ogłupić młodego człowieka i złamać mu kręgosłup, prawda? W takich czasach najgorszych. I czasem można dojść do takiego właśnie wniosku, że w szkole dzieje się bardzo źle i są najróżniejsze tego symptomy. To o czym kiedyś też mówiliśmy. W szkołach są programy bardzo przeładowane i młody człowiek zasypywany jest, na przykład, na przykład masą najróżniejszych Informacji, wiedzy, której nie potrafi zrozumieć, której nie potrafi uporządkować. Także to jest też. Ja podam taki, może, przykład, kiedy znalazłem w podręczniku do matematyki błąd. Zgłosiłem to właśnie pani dyrektor szkoły z taką propozycją, że może byśmy do kuratorium zgłosili to zadanie, że ono powinno być zmienione. Natomiast pani dyrektor na to mi odpowiedziała, że. Tych błędów jest tyle w podręcznikach, że to nie ma sensu ich po prostu zgłaszać. Ta reakcja o czymś też świadczy. Nauczyciele są wtłoczeni w, taki, w takie szablony biurokratyczne. Tak, biurokratyczne mhm. oni mają tam wiele tych schematów i zadań domowych, i testów, prac klasowych, i nie mogą poza to wyjść. A okazuje się, czyli można powiedzieć tak są przetrenowani nawet przez kuratoria w tej sprawie. A z drugiej strony, w momencie, kiedy się okazuje, że ktoś z zewnątrz chciałby przyjść i poopowiadać dzieciom bajki, poogłupiać je, no to ma drogę otwartą i nie, nie ma potrzeby, żeby miał jakieś wykształcenie. Tak to działa. No, kwestia formacji rodziców, może mniej podnoszona, jest tutaj kluczowa ale ta formacja ma taki dwutorowy wymiar, bo jedna sprawa to jest świadomość w ogóle problemu gender. Jest różnie, tak jak społeczeństwo jest podzielone, Tak, rodzice też są podzieleni, niestety. Czasami, czasami spotykam się z zupełnym niezrozumieniem problemu gender, który, który jest powszechnie, może nie powszechnie, ale w wielu środowiskach przedstawiany jako problem tylko równości, szans, sprawiedliwości pewnej. Natomiast o, o głębi tej ideologii wielu rodziców nie ma pojęcia zielnego. Dlatego tutaj jest kwestia formacji rodziców. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest o wiele ważniejsza, dlatego że my tutaj mówimy o tym, żeby, że do szkoły może wejść organizacja, która uzyska zgodę rady rodziców. Ale co to jest, jest rada rodziców? Rada rodziców to, jest, to są trójki, które są wybrane z każdej klasy. I później się spotykają w szkole w ramach Rady Rodziców. Tak? Ale do tych trójek trzeba się dać wybrać. A, nie słyszę, a jaki jest problem? Problem jest taki, że. No, wiele osób nie chce, wiele prostu, osób nie, to nie chce. Jest I teraz, i teraz jest, jest podstawowa sprawa, bo my się zawsze tutaj ekscytujemy wyborami do parlamentu, do prezydenta. Teraz samorządowe się zbliżają. No ale my co roku powinniśmy się ekscytować wyborami do trójek klasowych, bo trójki klasowe to później jest Rada Rodziców, a Rada Rodziców może taką, powiedzmy, sprawę jak organizację genderową zablokować, bądź nie. To nie jest pewne i, to, i będzie coraz mniej pewne, że jeżeli rodzice będą mogli zdecydować, to zdecydują za zablokowaniem. To może się okazać nie, do, nie zawsze w każdej szkole takie pewne. No jest... Dla te, dlaczego? Dlatego, że wszystko zależy, kto w tych klasach zostanie wybrany do tytułu. Dlatego waż... apel do, do, do katolickich rodziców. Angażujcie się w. Trójki klasowe, w pracę, w szkole, interesujcie się tym, co się tam dzieje, też instytucjonalnie, poprzez to, że się i wtedy naprawdę dużo można zrobić, tylko nie można ustępować pola. I też chyba jest apel do rodziców to jest po pierwsze, a po drugie do samorządowców żeby też w jakiś sposób interesowali się. Co dzieje się w szkołach, które podlegają czy pod burmistrza, czy pod wójta, czy, 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 czy pod prezydenta? Bo to też my z kolei mamy, ci, którzy nie mają dzieci w szkołach, mają wpływ z kolei na to, a też zależy na, na wychowaniu młodego pole, pokolenia młodych Polaków, też poprzez właśnie samorządowców można mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w szkołach. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgadzają. Jeśli się zgadzają, to dobrze. Ale ja, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak skandalem jest sam fakt, że dopuszczalne jest, że tak się dzieje, że rodzice nie wyrażają zgody, nie ma ich zgody, a jednak te grupy edukatorów w szkole działają. Więc tutaj jest naprawdę wielkie niech, pole niech rodziców, do działania. Bardzo często nie nie pyta. Ani nie informuje, bo, bo rzadko, znaczy no może są takie sytuacje, ale o wiele rzadsze, że, że rodzice nie wyrażą zgody, ale na siłę dyrektor przepchnie. Ale tutaj najczęściej jest tak, że oni znaczy, tak, się. Tak, oczywiście. I jeszcze kolejny temat tego naszego programu: już za kilka dni prezydent wręczy nominację nowym generałom, stanie się to w Dzień Żołnierzy Wyklętych. Przyznanie szlifów generalskich stało się możliwe po tym, jak nowym ministrem obrony narodowej został Mariusz Błaszczak. Panowie, no właśnie, kto kończy konflikt na linii pałac prezydencki Ministerstwa Obrony Narodowej? Ten konflikt się zakończył wcześniej, prawda? W momencie, kiedy już nastąpiła zmiana w ministerstwie, no to było wiadomo, że dogadywanie się w co do nominacji będzie dużo łatwiejsze, bo zwróćmy uwagę, że ten proces, taki zamrożenia nominacji, trwał bardzo długo, bo od listopada 2016 roku, czyli można powiedzieć, że to, to nie, nie, nie było jakieś chwilowe nieporozumienie, tylko to był rzeczywiście poważny konflikt. Panie redaktorze, czy w ogóle ten konflikt, jak on wutuje na całą dobrą zmianę? Bo okazało się, że jest obóz dość jednolity, idą wszyscy pod jednym szyldem, jednym hasłem do wyborów, i później nagle tego typu różnice. Czy to są były różnice między ministrem Macierewiczem a prezydentem? Jakieś personalne urazy, czy na przykład nawet urzędnikami ministerstwa, bo to nawet mogło w ogóle się nie zacząć od samego prezydenta, tylko od urzędników, którzy mogli doprowadzić do takiego napięcia? No, na, pewno, na pewno konflikt był niezrozumiały dla także dla Lektoratu dobrej zmiany. Dlatego, że on był zupełnie niepotrzebny, był eksploatowany propagandowo przez opozycję właściwie. okazało właściwie... się okazało. Opozycja miała pewne podstawy do eksploatowania tego. No teraz to, to teraz zmiana na, tym, na, na, na fotelu ministra, jakby no, myśmy tu już też o tym mówili, że jakby potwierdziła w pewnym zakresie narrację opozycji o, o tym konflikcie, i że on szkodzi państwu i tak dalej. Natomiast y, podsumowując jedno, y, tak powinno być. Tak powinno być. Jeżeli są spory, to te spory powinny być y, po prostu dogadywane w, w, I, rozstrzygane i rozstrzygane za zaciszu gabinetów, oczywiście. za zaciszu gabinetów, bo też nie chodzi o to, żeby był dyktat, a chodzi o to, żeby rozmawiać. Natomiast wychodzenie z tym, z takimi konfliktami, to ani nie służy armii, ani nie służy władzy. Ani nie służy też spokojowi elektoratu, który chce mieć pewność, że taka sp takie sprawy jak armia nie dzielą, tylko raczej wszyscy chcą, żeby to wszystko funkcjonowało tak, żeby ojczyzna była bezpieczna. Jedno zdanie jeszcze uzupełnienia, bo ja myślę, że musimy zwrócić uwagę na to, że konflikty tego rodzaju to nie są tylko konflikty personalne. Tutaj w tle, jeśli chodzi o sprawy wojskowości, były przecież też wielkie przetargi dla wojska, i o tym się oficjalnie nie mówi, ale są silne grupy krajowe i zagraniczne, które walczą o podział tego tortu. Także w tle tego typu zagadnienia bardzo praktyczne, bardzo konkretne też są. I czasami to też jest jakby tło różnych zmian personalnych na bardzo wysokich stanowiskach rządowych. Dziękuję Panom za rozmowę, za dyskusję. Szanowni Państwo, w tym programu, w programie za, warto zauważyć w mijającym tygodniu gościli redaktorze naszego dziennika, redaktor Sławomir Jagodziński Dziękuję. i redaktor Piotr Tomczyk. Na kolejne nasze spotkanie z dziennikarzami naszego dziennika zapraszamy już za tydzień o godzinie 19 w piątek. Rozpoczynamy program, a warto zauważyć w mijającym tygodniu. A teraz życzę Państwu dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia z Panem Bogiem.